środę ministrowie rządu Beaty Szydło przedstawili audyt 8 lat urzędowania koalicji PO-PSL. Zdaniem premier w tym czasie Polacy stracili 300 miliardów złotych. Szydło zapowiedziała także powołanie komisji śledczej do spraw wyjaśnienia afery Amber Gold. Opozycja wnioskowała o przełożenie obrad Sejmu i możliwość wcześniejszego zapoznania się z raportem. Minister zdrowia zakończył pracę nad projektem ustawy o dekomercjalizacji szpitali. Szef resortu Konstanty Radziwiłł w jednym z wywiadów tłumaczył, że szpitale z kłopotami finansowymi będą mogły same podjąć decyzję o przekształceniu w spółki prawa handlowego. Podkreślił też, że taka decyzja automatycznie będzie wykluczać możliwość sprywatyzowania takiej placówki w przyszłości. Specjalny zespół Biura Ochrony Rządu przedstawi sprawozdanie oceniające zabezpieczenie wizyty Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku w 2010 roku. Publikacja raportu jest przewidziana pod koniec bieżącego miesiąca. Jak podkreśla pułkownik Jacek Lipski, taka ocena może być bardzo pomocna przy tworzeniu nowych procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa głowy państwa. Włochy będą miały ustawę legalizującą związki osób tej samej płci. Dokument wejdzie w życie po zatwierdzeniu go przez Izbę Deputowanych. Ustawa przewiduje m.in. objęcie jednopłciowych par opieką socjalną, np. poprzez przyznanie prawa do emerytury zmarłego partnera. Poza tym możliwe będzie przyjęcie jego nazwiska lub połączenie dwóch nazwisk. Jednocześnie z ustawy usunięto fragment dotyczący adopcji, który budził największe kontrowersje, szczególnie w środowiskach katolickich.